Odrzucił poprawki zgłoszone przez Senat do nowelizacji karty nauczyciela, dotyczącej między innymi, postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Zgodnie z znowelizowaną w czerwcu 2019 roku kartą nauczyciela, dyrektor szkoły musi w ciągu trzech dni powiadomić Rzecznika Dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do czynu naruszającego prawa i dobra dziecka. Zapis ten spotkał się z falą krytyki środowisk nauczycielskich, a o potrzebie zmiany resortu edukacji rozmawiał na początku roku z nauczycielskimi związkami zawodowymi. W obecnej nowelizacji karty nauczyciela, uchwalonej w listopadzie tego roku, wydłużono do 14 dni czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia czynu przez nauczyciela. Określono również maksymalny czas na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Oprócz tego znalazły się również zapisy Nowelizujące inne ustawy. W środę Senat opowiedział się w głosowaniu za wprowadzeniem czterech poprawek, zaproponowanych przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. Jednak wszystkie te propozycje zostały negatywnie zaopiniowane przez połączone Sejmowe komisje. Wczoraj im Sejm odrzucił je w głosowaniu, a to oznacza, że ustawa trafi teraz do prezydenta.